chłopaków z trudnego momentu wyszli bardzo dobrze, strzeliły bramki, mieliśmy swoje sytuacje. Też trochę też bojaźliwie, może na początku za łatwo te bramki zaczęliśmy i to jest ten jedyny dla mnie minus w tym meczu. Te bramki, które stosowane są, zdecydowanie padły zbyt łatwo dla Lechii i padły ewidentnie w naszych błędach. Oczywiście zawsze bramki padają po błędach, ale mieliśmy pewne założenia, których nie zrobiliśmy w tym momencie i dlatego to boli. Aczkolwiek reakcja drużyny była taka, jaką sobie zakładamy i jaka powinna być, czyli głowa do góry i pracujemy dalej. Doszliśmy po dobrych naszych momentach do wyrównania. Mecz generalnie uważam, że mógł się zakończyć również, może całkowicie innym rezultatem. Wydaje mi się, z przebiegu gry byliśmy równorzędnym rywalem dla mocnej Lechii. I jeszcze raz podkreślam, jestem dumny z chłopaków, bo zagrali bardzo, bardzo dobre spotkanie. Naturalnie cieszą się punkty. Trochę choroby, trochę nerwowości. Zupełnie niepotrzebnie, bo pierwsze 20-30 minut naprawdę byliśmy święci. Było widać, że te bramki, które strzeliśmy, były konsekwencją naszej dobrej gry. Także tu należą się słowa uznania. Zupełnie niepotrzebnie sprowokowaliśmy sobie sami bramkę, ale tak już bywa. Niepotrzebnie, bo zespół grał bardzo dobrze i w pewnym momencie dostaje zadyszki. Zadyszki takiej mentalnej. Tu na pewno trzeba powiedzieć, że i Bania, i defensorzy powinni się zachować dużo lepiej. Było widać, że bardzo dochodzimy do przodu, że wszyscy chcą, czy 2-0 znowu już chcą kilka bramek strzelić, także zupełnie niepotrzebnie, ale mówię, no dwie bramki dostaliśmy, straciliśmy ze stałych fragmentów gry. Na pewno to musimy poprawić. No ale cieszy mnie charakter, który pokazali, że wierzyli do samego końca. A ja przestrzegałem się tym meczem i mówiłem to na konferencji prasowej i również w szatni, że to są zespoły właśnie, które no, jeżeli dasz im, powiedzmy, rzucisz im koło ratunkowe, to będą się trzymać na więźwie i rękoma. Także tutaj popełniliśmy błąd, ale zespół pokazał charakter i to mnie cieszy, bo mówię, czasami jest trudno się w takich momentach podnieść, ale było widać, że chcą tę bramkę strzelić, widać było, że chcą wygrać ten mecz, także tutaj mimo wszystko, oprócz tych, powiedzmy, błędów, które popełniliśmy, na pewno słowa uznania dla zespołu. Z drugiej strony przez wiele tygodni podkreślaliśmy, że zwycięstwa są nawykiem. Trzeba znaleźć, w trudnych sytuacjach trzeba znaleźć drogę do zwycięstwa i tutaj widać, że no, wyciągnęliśmy wnioski, widać było, że chcemy ten mecz wygrać i mam nadzieję, że to stanie się nawykiem, oczywiście bez takich dwóch niepotrzebnych bramek.